Jest niedziela, 8:30. Jestem już w klubie fitness. Przygotowujemy się do sesji. Klub otwiera się dzisiaj dopiero o 10, więc możemy tutaj polatać spokojnie z godzinę. I będę latał dzisiaj Pawo 30 z całą kamerą Hero. Wyciągnę tylko akumulator. Mam gdzieś tutaj adapter, jest. I zrobię trochę testów, jeżeli chodzi głównie o ustawienia kamery. Zależy mi na tym, żeby mieć dobrze dograne ustawienia pod kątem balansu bieli, ekspozycji. A resztę mniej więcej kojarzę, ale te dwie rzeczy, balans bieli, ekspozycja, żeby nie prześwietlało światło z zewnątrz i żebyśmy mieli mniej żółtych kolorów. Mniej więcej mam ekspozycję dobraną, balans bieli też, około 5000 Kelvin dałem. Dzisiaj ta jednostka jest ciężka, ale dajemy radę. Po prostu są loty bardzo krótkie. Ja nie będę tutaj długo latał. Mniej więcej 15-20 minut ta sesja będzie liczyła to wszystko. Ze względu na to, że każdy lot to jest mniej więcej minutka i wystarczy. No, ale za to mam bezpośredni odczyt na tym ekranie. Niesamowite jest też to, że jak się lata więcej awatą, tak jak latałem przez ostatni miesiąc prawie codziennie, to teraz jak mam minutowy czas lotu, to jest po prostu dramat. Ale nie zniechęcam się, bo wystarczy de facto minuta, żeby zrobić naprawdę dobry materiał, bo tych pakietów mam tutaj jakieś 15, więc w sumie, jeżeli jeszcze wezmę pod uwagę, że można zwolnić w postprodukcji, to i tak już wystarczy. Nie muszę aż tak kosić z czasem lotu. Na dzisiaj właściwie brakuje mi jednej rzeczy, a mianowicie rozebranej Hero 10, bo wszystko gra naprawdę super, oprócz tego, że te czasy lotu mam czasami minutę, mam kurczę minutę, półtorej. To jest nieco za krótko, żebym miał przynajmniej 2-3 minuty, mógłbym ograć prawie cały klub. Ale tak czy inaczej nie narzekam, bo widzę na bieżąco podgląd, jak wyglądają te ujęcia i to wygląda super. Jestem zadowolony, staram się latać też bardzo blisko przeszkód, pomiędzy oponą, pomiędzy TRX-ami, tak żeby to grało i żeby te ujęcia robiły też duże wrażenie, jeżeli chodzi o strefy, minięcia przedmiotów praktycznie z minimalnej odległości i widzę, że to gra, jest naprawdę dobrze to zrobione. Także lecimy dalej, mam jeszcze końcówkę, może 3-4 pakiety wystarczy. Wszystko zrobione. Te sesje były mega błyskawiczne, każda mniej więcej po minucie, ale mam kozackie nagrania i z tego się cieszę, bo naprawdę dobre są i latałem
tak samo jak zwykle, czyli jakby nie było jutra. Myślę, że montaż może wyjść naprawdę dobrze i zależało mi na tym, żeby mieć też te ujęcia z Hero 10, bo jednak jest duży przeskok pomiędzy 9 a 10. Zobaczymy w domu, jak to wychodzi, ale myślę, że całkiem dobre montaże. Zresztą zerknijcie sami teraz.